Jest 7:30 rano, a samolot naszego mistrza właśnie wylądował. Wiem, że Witold ma bardzo napięty dzień, także będzie się działo. Jest gwiazda. Cześć. Cześć, Izabela Matczak, Orange Sport. Jestem personal fitness trainer, prywatnym trenerem. Mieszkam w Los Angeles i to jest moje miejsce, gdzie pracuję. Trenuję z bardzo różnymi ludźmi, od gwiazd przez Heidi Klum, Keanu Reeves, polskie gwiazdy, Alicja Bachleda-Curuś, Izabela Miko, do super bogatych klientów, z którymi też podróżuję. Wszystko, co zarabiam, powiedziałbym, inwestuję w siebie. Trzeba mieć ludzi, którzy pracują dla mnie. Ja muszę mieć swojego PR-owca, którego muszę zatrudnić. Muszę mieć ludzi wkoło, którzy mi pomagają, żeby zdobyć klientów na wysokim poziomie. Los Angeles jest to mekka fitnessu i to był taki powód, dlaczego ja tam się wybrałem, żeby zrobić karierę jako trener. Nasze studio specjalne, gość Witold Szmajda, osobisty trener fitness. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Co to znaczy osobisty trener fitness? Pan przyjechał do nas ze Stanów Zjednoczonych. Mieszkam w Los Angeles i tam opiekuję się przeróżnymi ludźmi, od gwiazd po, ja bym powiedział, ludzi, którzy chcą dbać o swoje zdrowie i chcą zainwestować w siebie, i to są moi klienci. Na liście pana klientów są m.in. takie gwiazdy jak Heidi Klum czy też Keanu Reeves. Przemawia do wyobraźni. A proszę powiedzieć, w jaki sposób dotarł pan właśnie do takich gwiazd? Ja jestem profesjonalistą. Ja co chwilę przechodzę przez najnowsze materiały, co jest najnowsze, w którą stronę iść. Nie tylko odżywianie, sport, rehabilitacja i też środki, żeby kogoś przytrzymać w dobrym jakby humorze, że klient przychodzi, ja jestem za to odpowiedzialny, żeby on wychodził z siłowni bardziej zadowolony, aniżeli przychodzi do tej siłowni. Żeby być w dobrej formie, nie wystarczy sam trening, ważna jest też zdrowa dieta. Właśnie idziemy z Witkiem na tak zwany polski ryneczek. Nie wiem, czy tu się odnajdziesz. Już czuję te zapachy, jest naprawdę wyśmienicie. Dieta jest jakby też niezwykle ważnym elementem. O tym właśnie Witold mówi cały czas, że bez diety nie ma efektu. Chciałbym właśnie kupić kilka pomidorków i chciałbym zrobić awokado, tomato mozzarella z awokado. I teraz znajdźmy może dobre pomidory. Jak ja znajduję dobre pomidory, wącham. Po prostu wącham pomidory i to jest dla mnie... Jeśli one pachną, no nie powiedziałbym, że one bardzo, bardzo pachną. Bardzo ładnie wyglądają, ale zobaczymy może gdzieś jeszcze troszeczkę dalej. To są w sumie moje ulubione pomidory. Też je kupuję w Los Angeles. Nie wiem, jak one się nazywają. Nie, to są malinowe, tak? W mojej diecie, którą ja polecam moim klientom też, nie łączę węglowodanów z białkami. Jak jemy coś ciężkiego, to krew się właśnie gromadzi w części żołądka, w części brzusznej i wtedy mamy za mało krwi, żeby pompować do naszych mięśni. Także po prostu potrzebujemy coś lekkiego przed treningiem. Halo? Nie ma nikogo? Przepraszam Państwa, halo? Takich targowisk nie mamy, to nie mamy w Los Angeles. Także znaczy to jest... nie hodują warzyw, owoców? Nie ma tak bujnych, tak fajnych właśnie targowisk. Swojskich. Tak, swojskich targowisk. Ja jestem w ogóle bardzo głodna, ale przy tobie to się stresuje, jakiegoś batonika awokado, wziąć czy coś. Tak, nie, żadnego batonika. Skandal. Wszystko mamy już? Myślę, że awokado. Czyli bazylię Witold raczej mam. Nas nie rozpasie. Mamy pomidorki, mamy awokado i ser. Dobra, no to idziemy. Halo?
Cześć. Zakupy zrobiliśmy. Z Witoldem poznaliśmy się, no jak to zazwyczaj bywa, przez przypadek. Na imprezie. Witold wtedy był w odwiedzinach w Polsce. Widzieliśmy się krótką chwilę, ale chyba polubiliśmy się, znaczy na pewno wymieniliśmy między sobą kontakt i za jakiś czas, mniej więcej po pół roku, miałam okazję wyjechać do Los Angeles, ponieważ jestem projektantem i kostiumografem, projektowałam kostiumy do opery Don Giovanni i przy okazji tego wyjazdu skontaktowałam się z Witoldem. Napisałam po prostu do niego maila, że miło by mi było, że kiedyś się poznaliśmy, czy nie zechciałby mi pokazać Los Angeles, spotkać się ze mną i tak zaczęła się nasza przyjaźń. Tutaj mam projektantkę mody, która też kreuje teraz właśnie tą kreację na talerzach. Także musimy się uzupełniać. Ja tutaj człowiek zdrowia, moda, wszystko musi pasować. Talerz i co na talerzu. Obiad, czy to jest lunch, czy to jest posiłek, który dodaje energii, czy co to jest? Bo małe to jest niesamowicie, zielono jest na talerzu, barwnie, ale chyba się człowiek tym nie naje trochę. Ja myślę, że to jest i śniadanie, może być i świetne śniadanie, i lunch, i kolacja. Także pomidorki, awokado, mozzarella, bazylia. Ale to jest twój posiłek przed treningiem, tak? Czyli rozumiem, że on jest tak dobrany, żebyś miał jakieś składniki energetyczne, tak? Czy jak to wygląda? No. To jest fajna, energetyczna dawka i też coś lekkiego. Ty też obracasz się w świecie show biznesu, wielkich ludzi, moda, blichtr. Rozmawiacie czasami o tym, czy raczej jak jesteście w swoim towarzystwie, to uciekacie od pracy? Oczywiście wymieniamy uwagi. Witold dba o to, o piękną sylwetkę, a ja dbam o to, żeby ta sylwetka była pięknie ubrana.